swoim. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Aloha Entertainment, Dobre Kino Studio. Wiedziałeś, Sąży, o tym, dobre że życie. W słowie Dobre Kino jest rekin? Nie, ale to tym bardziej przekonuje mnie do współpracy z tą zacną firmą. Dobre, tutaj jesteśmy na Chmielnej. Proszę powiedzieć, co pan dzisiaj jadł na śniadanie? W sumie to jadłem sadzone na boczku z bułeczką przypieczoną w tosterzyku z masełkiem elegancką. Wstydu się najadłem za tego rządu. Johnson ma dzisiaj w chuj brodę, bo będzie grać właśnie... Kogo? Będę grał siebie, który się nie golił. Elektryka wysokich napięć oczywiście. Mamy tutaj już tekturową reklamę. Na szczęście mamy straż miejską. Tajną straż, która do nas przyjdzie. Dobre Kino Studio, Damian Michalak we własnej osobie. Nie cierpię władzy na wiejskiej i całej tej straży miejskiej. Tyle wytycznych, życie uprzykrzy, a te dykty są ciężkie. Jest godzina 11:10. Sprawdźmy, jak jesteśmy zsynchronizowani z planem zdjęć. Gdyby był problem z osiągnięciem właściwego poziomu artystycznego, mamy ze sobą krakatit, czyli wybuchową substancję z powieści Karela Czapka. Czym pana zdaniem zajmuje się elektryk wysokich napięć? Elektryk to jak saper, raz się tylko myli. Zajmuje się prądem przede wszystkim na pewno. Nie mam pojęcia. Ja wiem bardzo dużo na ten temat, są kable i korki i przewody i jest napięcie. I natężenie. Nie wiem. Każdy ma trochę pod deklem niewymierzone. Bije, bo nie mogę patrzeć na tą ludzką głupotę. Zaraz zaczynamy, ja na razie jeszcze mam normalną czapkę. Zaraz założę głupią czapkę. Wszyscy będziemy tak lekko przebrani, nie do końca, bo jesteśmy trochę wiejscy i małomiasteczkowi i w ogóle trochę obciachowi. Ale chcemy to podkreślić i przerysować w tym teledysku. Jakie pan planuje wakacje w tym roku odbyć? Gdzie pan planuje polecieć? Gdzie planuje lecieć, na śniadanie czy na wakacje? Na wakacje. Na Antarktydę. Patrz, jaki ty jesteś zły na wszystko. Co możemy robić takiego fajnego, kreatywnego, czekając na wiosnę? Można czekając również nie tyle w koszulku, ale rzucać osobiste z wyskoku na przykład. Można nic zrobić. Nie czekamy, daliśmy sobie już dawno spokój. Czekając na wiosnę, możemy zbierać śnieg i go rzucać do zamrażarki, żeby mieć później na wiosnę i na lato. A pan ma jakąś legitymację śniegarską? Rekwirujemy sprzęt. Proszę nie kamerować. To jest mój odpowiedź. Sytuacja jest napięta jak plan deka na Żuku. Podkurwianie społeczeństwa to jak chęć na sepuku. Arogancja w ministerstwach i promocja nieuków. Tak. Podaj mi filo, gdzie jest kakaru filo? Moje ananasy. Jest! Ananas! Ananas tu też jest. Elektrycy wysokich napięć. Zrobiliśmy dzisiaj zajebisty klip prosto w stolicy. Rzadko kiedy mamy okazję, także dzięki tutaj ekipie Aloha Entertainment nakurwiamy na ostro. Uwaga, patrzcie, jaki ze mnie teraz komando, nie? Człowiek z dwoma kamerami. Jeo, Rufiok procente. Tak jest. Chcecie puentę? Czekajcie.